dzisiaj porozmawiamy o naszych emocjach i tym, jaki wpływ mają na nasze zdrowie. Mhm. I proszę powiedzieć, czy możemy zaryzykować stwierdzenie, że nasze emocje, to co dzieje się w nas, mogą odbić się na naszym zdrowiu. Tak, jak najbardziej. Nie ryzykujemy nic, mówiąc to, że nasze emocje i to, co się dzieje dookoła nas, ma odbicie w naszym zdrowiu. Bardzo często widać to na małych dzieciach, które są taką gąbką emocjonalną swoich rodziców i tym, co się dzieje w domu, w szkole, w przedszkolu. Dzieci bardzo to odbierają. Natomiast my nie chcemy przyjąć tego do wiadomości. My chcemy panować nad swoimi emocjami. No nie zawsze nam się to udaje. Więc to, że nie radzimy sobie ze swoim życiem osobistym, to, że nie jesteśmy zadowoleni ze swojej pracy, to, że w 100% nie jesteśmy taką matką, jaką byśmy chciały być. To, że nie akceptujemy naszego partnera. To, że wydaje nam się, że my dajemy z siebie tyle, a on tylko troszkę. No wzbudza to w nas negatywne emocje i ma to odbicie na naszym zdrowiu, tak? Bardzo silne. Jak właśnie te negatywne emocje mogą się na nas odbić? Przeróżnie, chociażby przez to, że mamy nadkwasotę, wzdęcie i niestrawności. Czyli patrząc z punktu biologii totalnej, nie jesteśmy w stanie strawić, przerobić danej sytuacji, tak? Różnego rodzaju zaparcia też pokazują, że mamy jakieś problemy. Często nie jesteśmy w stanie spać. Jesteśmy nadpobudliwi. Wszystko wpływa tak naprawdę na to, że nie funkcjonujemy prawidłowo, tak? Często mamy na przykład problemy z tarczycą, bardzo teraz popularny temat. Należałoby sobie zadać pytanie przede wszystkim pacjentowi czy pacjentce, która siedzi przed nami, o czym nie chce powiedzieć, tak? Czego nie wypowiada. Tarczyca to czakra gardła, czyli my coś blokujemy w sobie, z czymś się nie zgadzamy. Problemy, powiedzmy, z kolanami można by porównać do tego, że chcemy kogoś wykopać ze swojego życia. Takich połączeń jest bardzo, bardzo wiele, tak? Ale mamy też ten pozytywny wpływ emocji, czyli na przykład miłość, przyjaźń, które dodają nam skrzydeł, powodują, że tak nagle, bez zmiany diety, chudniemy, kwitniemy i wyglądamy pięknie, tak? Więc ma to i takie oblicze. Powiedziałaś o dzieciach, tak, i o tej gąbce emocjonalnej. Jak jako rodzice możemy ukształtować jakieś takie emocjonalne życie naszego dziecka, żeby potrafiło sobie z tymi emocjonalnymi problemami już od malucha radzić? Przede wszystkim to musimy uporządkować swoje życie emocjonalne. Tak? Swojej rodziny, swojego partnera. My wszyscy mamy cały czas ten sam problem, że my nie umiemy rozmawiać o tym, co chcemy, czego nie chcemy, co nam odpowiada, co nam nie odpowiada. Więc jeśli my w tym najmniejszym podwórku, czyli w rodzinie, czy na przykład dzieci w szkole nie umieją wyrażać albo nie zostały nauczone rozmawiać i wyrażać swoich emocji, no to my jako rodzice, jako nauczyciele, jako ci starsi nie jesteśmy w stanie ukształtować. Najpierw musimy zrobić porządek u siebie. Jak zrobimy porządek u siebie, to wtedy traktujmy te dzieci poważnie. Traktujmy je jako normalnego, pełnoprawnego członka naszej rodziny, społeczności, tak jak jest to szkoła czy przedszkole. Pozwalajmy wyrażać im swoje emocje, rozmawiajmy z nimi, pokazujmy im, tak? Tłumaczmy im. Czyli na przykład jeśli mama zabiera dziecko do dentysty, to niech powie, że jedzie do dentysty i niech wytłumaczy, dlaczego tam jedzie. A nie powie, że jedziemy, wiesz, będziemy później mieli okazję, pójdziemy na lody, ale przed tym będzie coś nieprzyjemnego i niemiłego dla tego dziecka, tak? Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Mhm. Czy są jakieś sposoby, z jakimi my możemy sobie radzić z negatywnymi emocjami w naszym życiu, których raczej nie możemy uniknąć? No, na pewno rodzina jest takim elementem, który nam zawsze pomaga, przyjaciele, wsparcie wzajemne, ale też znalezienie czegoś, co nas odstresowuje, coś, co nas napędza, czyli na przykład pasja, relaks, sport. To są takie rzeczy, które będą nam na pewno pomagały w tym, tak? Bo będą po prostu sprawiały nam radość, przyjemność, więc poziom endorfin będzie rósł i będziemy wyrównywać to wszystko, tak? Ale przede wszystkim też takie znalezienie odskoczni, czyli wyładowanie tych negatywnych emocji, a nie
wkładanie i kumulowanie tego. Takie kumulowanie w sobie złej energii i złych emocji może też, tak jak mówiłaś, nas właśnie zablokować. Tak, bardzo. I odbić się na naszym zdrowiu, takim czysto fizycznym, tak? Czyli zaczniemy na przykład mieć bezsenność, popadniemy w depresję, będziemy mieć problemy z układem trawiennym, całym układem trawiennym, nabawimy się wrzodów, nasza wątroba się otłuści, spowolni nam się metabolizm. Więc to będą takie bardzo namacalne rzeczy, tak? My często nie chcemy przyjąć tego do wiadomości, no bo łatwiej łyknąć tabletkę, niż porozmawiać o swoich emocjach, niż cofnąć się na przykład do czasu dzieciństwa i uświadomić sobie, że aha, to było niefajne. Mhm. Tak? Czy psychoterapia może nam pomóc? Tak, jak najbardziej, ale też takie czerpanie z własnych doświadczeń. Ostatnio rozmawiałam z jedną z moich pacjentek, która mówi, że kupiła swojemu 12-letniemu synkowi kurtkę, której on nie chciał założyć. No i mówi, z jednej strony miałam ochotę go do tego zmusić, no bo przecież wydałam pieniądze, załóż tą kurtkę. Jest najzwyklejszą granatową kurtką, po czym przypomniała sobie, że ona też miała taką kurtkę w dzieciństwie, gdzie koledzy i koleżanki się z niej wyśmiewali. I przypomniała sobie emocje i uczucia, które jej towarzyszyły i zrezygnowała, odpuściła. I od tej pory bierze go na zakupy i kupują ubrania, rzeczy razem, tak? Po to, żeby on nie musiał przez to przechodzić, tak? Bo to często jest tak, że my przechodziliśmy pewne sytuacje bardzo negatywnie i traumatycznie, ale nie przypominamy sobie o nich, kiedy to my stajemy z drugiej strony barykady, tak? Mimo, że czuliśmy się pokrzywdzeni i mieliśmy poczucie, że jesteśmy traktowani niesprawiedliwie, to teraz jesteśmy katem. Dokładnie się odbijamy. A powinniśmy jednak wyciągnąć wnioski, bo pamiętamy to, tak? A co z aktywnością fizyczną? Czy może nam może zbawiennie wpłynąć? Tak, no bo albo możemy pójść w taką bardzo intensywny wysiłek fizyczny i wtedy będziemy spalać te emocje, będziemy dostarczać sobie endorfin, albo możemy iść kompletnie w coś innego, czyli na przykład w jogę, która nas będzie tonizowała i uspokajała, tak? No więc w zależności od tego, co potrzebujemy, tak też możemy w to wejść. Często jest też tak, że przy pewnych schorzeniach nie powinniśmy bardzo tak aktywnie uprawiać sport. Na przykład autoimmunologię to są te schorzenia, które wcale nie lubią takiego wysiłku. Autoimmunologię to te choroby, które raczej powinny nas uspokajać, powinniśmy żyć w zgodzie ze sobą i tak bardzo w takiej dużej równowadze. Tak? To, że my mamy problemy z tarczycą i zaczynają nam przerastać kilogramy, to nie znaczy, że jak pójdziemy na siłownię o godzinie 19 i będziemy się katować godzinę, to mamy poczucie, wow, zrobiłam coś, spaliłam kalorie. Wszystko się zgadza, ale generalnie, jeśli mamy rozchwiane pewne narządy, w tym przypadku tarczycę, to jednak powinnyśmy łagodnie, po to, żeby nie walczyć z tym organizmem, bo on i tak już z nami walczy, tak? Bo jest to autoimmunologia. A co z dietą? Czy ona w jakiś sposób może na to wpłynąć? Na nasze emocje? No myślę, że tak, że jeśli jesteśmy takim typem gorącym, czyli takim bardzo energetycznym, takim, który mocno emocjonalnie na wszystko dookoła reaguje, to jeśli będziemy wrzucać bardzo wiele przypraw rozgrzewających, to będziemy jeszcze bardziej tacy nakręceni, tak? Więc powinniśmy iść w drugą stronę. Bardzo często mówi się właśnie, że to kobiety są bardziej emocjonalne niż mężczyźni. Czy to prawda, czy raczej? Prawda, no my przede wszystkim jesteśmy emocjonalne dlatego, że my codziennie mamy inny zestaw hormonów, tak? Jutro już będziemy kompletnie inną kobietą, inną matką, inną żoną, inną kochanką. To jest jakby naturalne i my musimy się z tym pogodzić i musimy starać się słuchać siebie. I wprowadzić pewną równowagę, czyli jeśli jest ten gorszy dzień, to umieć sobie z tym poradzić, a przede wszystkim nauczyć swoje otoczenie, że ja mam emocje i mam do tego prawo. Tylko ważne jest, kiedy na przykład wracamy, nie wiem, z pracy po ciężkim dniu, czy dzieci wracają ze szkoły, poinformujmy tą drugą osobę. Wiesz, ja Cię bardzo przepraszam, ale dzisiaj był ciężki dzień, daj mi godzinę czasu, ja się muszę zresetować, tak? Ja muszę sobie poukładać, ja muszę odetchnąć. A nie wchodzimy, jesteśmy naładowani, w domu jest fajna, miła atmosfera i nagle wywalamy z siebie to wszystko. No, to jest akurat mało korzystne. Tak? Czyli rozmowa z drugą osobą.